dość przeciętny początek sezonu, biorąc pod uwagę ich możliwości. Na razie wróżą im tylko pozostanie w lidze, ale ciężko jeszcze na tym etapie wyrokować. No i ruszamy z grą. Piłkę mają zawodnicy Bayernu. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z zawodnikami równomiernie zabezpieczającymi wszystkie sektory boiska. A teraz na naszych ekranach ustawienie Arsenalu. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającą go ze środka linią pomocy. No niestety kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Alaba. Miller. Blisko już do bramki. Alaba! Piękna bramka, dająca im prowadzenie. Bramka w tym spotkaniu pada w 6 minucie. Będzie strzelał tuż, tuż obok bramki. Kościelny, Ramsey, ależ walczą o piłkę. Sanchez. Javier Martinez usiłuje zabrać piłkę rywalowi. Miller. Pytanie, czego możemy się dzisiaj spodziewać po tym zawodniku? On jest w ciągłym ruchu, dwoi się i troi, nie dając już zapnąć obrońcy. David Alaba. A teraz Robben. Uderza! Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego i naprawdę niezły strzał, tyle że obok bramki. Ale jeśli nadal będą tak grać, to prędzej czy później zdobędą gol. Brawo, brawo, Bayern jest przy piłce. Theo Walcott! No niesamowite! Piłka odbita od bramkarza wpada do siatki. Ależ się popisał, jakaż pewność siebie, co za opanowanie. Jeśli można mówić o umieszczeniu piłki w siatce, to ta sytuacja najlepiej pasuje do tego określenia. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Przeciwnik Arsenalu prezentuje się równie mocno, co klub z The Emirates. Oba zespoły to najwyższy światowy poziom. A teraz Sanchez. Nacho Monreal. Ramsey. Wszystko na jeden kontakt. Theo Walcott! Nie ma gola. No, będzie gol? No, nie takiej bramki oczekiwali kibice. Samobój. Niestety, takie pomyłki się zdarzają. Pechowa ta interwencja. Gol samobójczy, żeby się tylko nie załamał. No, sprawili miły prezent rywalowi, strzelając gola samobójczego. Złe podanie i strata w środku pola. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Nie namyślali się i już wprowadzili piłkę do gry. Dobrze i przejął. Özil.
Może się z tego... Walcott! No, wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś już popisał się takim pięknym uderzeniem. Miller. Oddaje strzał. Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Strata w środkowej strefie boiska. Miller. Özil. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Robben. David Alaba. Robert Lewandowski. Ładne wejście, przejęcie piłki. Ribery! Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. Özil. Dobre przejęcie podania w środku pola. No i Lam. Miller. Özil. David Alaba. Vidal. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Uderzenie prosto w bramkarza. No, nie dał sobie zabrać piłki, mimo że źle ją przyjął. Oxley Chamberlain. Uderzenie w stronę bramki. Piękna interwencja. I mamy rzut rożny dla Arsenalu. Miller. Robi się niebezpiecznie. Lewandowski. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Pięknie zgrywa głową do partnera. Uderza! Piłka prosto w ręce Petra Czecha. Jest 2-1 po pierwszym. Zapraszamy na drugą połowę meczu na Allianz Arenie. Już wszystko gotowe, zaczynamy. Vidal. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Ribery. Alaba. Sanchez. Santi Cazorla. Ramsey. Brawo, brawo, Bayern jest przy piłce. Dobre przejęcie, brawo. Alexis Sanchez. Jakimś cudem to obroń. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Lewandowski. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Uwaga, uderza! Nie tylko strzelec bramki uradowany i jego partnerzy, ale myślę, że my wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, jak wykonali ten rzut wolny.
Ależ to jest popis umiejętności piłkarzy Bayernu Monachium. Świetnie, naprawdę świetnie wykonany ten stały fragment gry. Spojrzał, gdzie jest bramkarz, przymierzył i mamy gol. No, doskonale przygotował sobie to kopnięcie. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. Gwizdek arbitra, faul piłkarza Bayernu Monachium. Ramsey. Udany atak i w dodatku nie jest sam, wspierają go partnerzy. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili. No i po tym zagraniu gracza Arsenalu będzie rzut wolny dla przeciwników. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Mario Götze. Strata i przy piłce kanonierzy. Ależ technika. Alexis Sanchez. Ładnie złapał ten strzał. Blisko pole karne. Piłka przerzucona do Lewandowskiego. Oddaje strzał. No trafił wprost w bramkarza. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Robert Lewandowski. Miller. Obronił tę główkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Miller. Özil. Górą posłał tam piłkę do Sancheza. Wspaniała wrzutka. Udana interwencja bramkarza. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Javier Martinez próbuje odebrać rywalowi piłkę. Özil. Santi Cazorla. Wydaje mi się, że nie było spalonego, ale sędzia jest odmiennego zdania. Brawo, ładnie odebrał. Götze. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. No i Lam. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Özil, długie podanie do niego. Lam usiłuje zabrać piłkę rywalowi. Laurent Kościelny. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Uderzenie w stronę bramki. To była niezła próba, chcą wyjść na prowadzenie. Na trybunach dzisiaj prawdziwe szaleństwo panuje, fantastyczna atmosfera. Pełna zgoda, Darku. Kibice zdzierają gardła i głośno zachęcają obie drużyny do jak najlepszej gry. Ma do kogo zagrać. Ramsey. Özil. Strata piłki. Teraz Robben. Niewiele już do końca, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. Dobra pozycja do oddania strzału. Robert! Bramka w końcówce, dająca im prowadzenie. Jaka radość!